Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o dość kontrowersyjnym temacie, mianowicie o grzywkach dla twórców treści, czyli tak zwanych content creatorów, oficjalnych partnerów Shakes and Fidget, dlatego że w piątek weszła naprawdę ciekawa informacja, oficjalna informacja, no i nareszcie mogę mówić o tym otwarcie, mogę być z wami szczerym, czego mi tak naprawdę brakowało, ale zaraz do tego przejdę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie na ten temat, jak to z waszej perspektywy wygląda, no i ogólnie, no jakaś tam wasza opinia, wiadomo, jakieś wasze zdanie właśnie na ten temat. Już wam tutaj zaraz pokazuję szczegółowe informacje, natomiast teraz tak, jak ja do tego podchodzę osobiście. Szczerze mówiąc, tak jak wam powiedziałem na początku, jestem bardzo zadowolony, bo w końcu mogę być z wami szczery. Dlaczego? Ano dlatego, że nie jest żadną tajemnicą, że jeżeli współpracujemy z jakąś tam firmą, z jakąś powiedzmy stroną, z jakąś grą właśnie, no to zazwyczaj obowiązuje nas tak zwana umowa poufności. Czyli po prostu zazwyczaj o jakichś tam szczegółach współpracy nie możemy mówić otwarcie. No i tak również było w tym przypadku. Ja oczywiście jestem oficjalnym partnerem Shakes and Fidget, no i też o szczegółach tej współpracy nie mogłem mówić. Dużo osób zadawało mi pytania, dużo osób było ciekawych, co jest oczywiście zrozumiałe, no ale ja o niektórych rzeczach niestety mówić nie mogłem, a teraz jest to oficjalnie właśnie przekazane przez twórców, przez tam administrację, no i nareszcie mogę się z wami tym podzielić. Chodzi oczywiście o jakieś tam grzybki dla twórców treści, co już powiedziałem, jakieś tam powiedzmy nasze bonusy, nazwijmy to, no i tam o, powiedzmy inne rzeczy, zaraz oczywiście mówię, pokażę wam screena i do tego przejdę. Co do mnie, to ja nigdy takich umów poufności nie lubiłem. Dlaczego? Ano dlatego, że ja staram się być w 100% transparentny, jak robię giveaway'e, to je rozstrzygam oczywiście na Twitchu, na żywo, na streamie, żeby nie było, że jest to ustawione. Zawsze o wszystkim informuję, mówię po 15 razy nieraz o jednej rzeczy, po to, żeby właśnie być z wami jak najbardziej transparentnym. Dlaczego? Ano dlatego, że gdybyście nie oglądali tych filmów na YouTubie i gdybyście nie oglądali tych streamów na Twitchu, to mnie by tutaj po prostu nie było, więc uważam, że no należy wam się to. Po prostu należy wam się to jako widzom, taka szczerość, mówienie o co niektórych rzeczach, no ale mówię, nieraz jestem po prostu przez jakąś umowę głównie poufności ograniczony, chociaż i tak często staram się między wierszami coś tam wam powiedzieć. No i właśnie, teraz dostaliśmy informację, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o twórców treści w Shakes and Fidget, i może sobie do niej po prostu przejdziemy bez zbędnego przedłużania. Mamy dość długą wiadomość, no i już ją wam tutaj czytam. Tylko muszę sobie ustawić, powiedzmy o tak, z pamiętnika dewelopera wpis 2.17/2024. Dzisiaj chcielibyśmy poinformować was o ważnych zmianach, które mają na celu poprawę wrażeń z gry. Jesteśmy świadomi, że wsparcie naszych twórców treści bezpłatną walutą gry doprowadziło do dyskusji. Chcemy wyjaśnić, dostarczanie grzybków nie jest prezentem, ale raczej uznaniem za ciężką pracę i twórczy wysiłek, jaki nasi twórcy treści codziennie w nie wkładają. Niektórzy z was wyrazili obawy, że ma to wpływ na rywalizację w grze. Poważnie potraktowaliśmy wasze opinie i wprowadziliśmy nowy, zautomatyzowany system sprawiedliwej i równomiernej dystrybucji waluty w grze. Chodzi oczywiście o grzybki. Celem jest stworzenie harmonijnych wrażeń z gry dla każdego. Jeśli chodzi o wsparcie, nie chodzi tylko o liczbę subskrybentów. Bierzemy pod uwagę między innymi jakość treści i średnią liczbę widzów. Chcemy promować twórców treści, którzy są pełni pasji i oddania. No i tutaj zatrzymamy się na momencik, dlatego że jak mam być z wami szczerym, to ostatnio, zresztą to też bardzo dużo osób zauważyło, też dużo osób do mnie pisze w tym temacie, że po prostu twórców treści, oficjalnych partnerów Shakes and Fidget powstało od groma. Niestety, nie jest to dobre, uważam, dlatego że no ja bardzo długo pracowałem, szczerze mówiąc, na to, co mam, żeby być takim niezależnym twórcą treści, żeby po prostu działać sobie na własną rękę. No i zbudowałem tutaj, myślę, że nie skłamię, jak powiem, jedno z największych community tej gry, jeżeli chodzi o ogólnie, myślę, że cały świat tak naprawdę, no nie oszukujmy się, Shakes and Fidget jest popularne tylko i wyłącznie w kilku krajach w Europie. Przede wszystkim są to oczywiście Niemcy, jest to Polska, są to Czechy, Węgry, troszeczkę mamy graczy z Francji, no ale jest to kilka po prostu krajów w Europie. No ja uważam, że bazując stricte na tej grze, zbudowałem jedno z najsilniejszych community generalnie na świecie. To myślę, że widać gołym okiem i tutaj no nikt nie powie, że nie, bo tak faktycznie jest.
więc no już ponad 4 lata pracuję na to, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało. No ostatnimi czasy, no dużo osób, które praktycznie w ogóle nie wkładają żadnej tam pracy w to, co robią, no wbiją tam powiedzmy 500 subskrybentów na YouTubie, co w obecnych czasach no to jest chwila, moment zrobić, no i już stają się oficjalnymi partnerami. To oczywiście jak dla mnie nie jest w porządku, szczerze mówiąc, bo jednak wypadałoby jakieś większe wymogi moim zdaniem tutaj nałożyć, żeby po prostu nie było tak, że tych twórców treści się robi od groma, bo faktycznie tak jest i ludzie to już zauważyli, że powiedzmy jest nowy serwer i w top 100 jest 20 albo 30 content creatorów. Tak być nie powinno, to też jestem za tym, żeby po prostu jakoś to ograniczyć, no ale to już nie jest moja sprawa, to nie jest moja decyzja, ja tylko swoją opinię wyrażam. Natomiast właśnie, tak to wygląda i mamy dalej. Dzięki naszemu nowemu systemowi grzybki będą teraz rozdzielane według poziomów i ustalonych limitów, starając się zachować równowagę pomiędzy obsługiwanymi postaciami, a resztą możliwości gracza. Dzięki temu każdy ma takie same szanse na sukces i nikt nieumyślnie nie zdominuje rankingów. No i mamy teraz to, co pewnie najbardziej Was interesuje, czyli zestaw grzybków, najwyższy poziom. No i mamy od poziomu 2 do poziomu 300, dostajemy 500 grzybów dziennie. Więc tutaj taka informacja, oczywiście ten system wchodzi prawdopodobnie, tu chyba zaraz będzie napisane, od nowego serwera, czyli od EU10. Natomiast wcześniej to też troszeczkę inaczej wyglądało, ja tutaj już oczywiście nie będę się wdawał w szczegóły, bo mija się to z celem, no ale właśnie, teraz tak to będzie wyglądać i to już będzie transparentne i to już będzie po prostu oficjalnie no ogłoszone, powiedzmy. No i mamy właśnie od poziomu 2 postaci do poziomu 300 mamy 500 grzybów dziennie, od poziomu 301 do 400 mamy 250 grzybów dziennie, od poziomu 401 do 500 125 grzybów dziennie, od poziomu 501 25 grzybków dziennie i to może jeszcze ulec zmianie. Więc no, takie mamy stawki, nazwijmy to grzybowe, dla twórców treści. Mamy pakiety startowe po spełnieniu wymagań, czyli jak powiedzmy dobijemy, nie wiem, 25 level i odblokujemy twierdzę, postawimy twierdzę na pierwszym poziomie, to dostajemy z automatu pakiet twierdzy. Potem jak odblokujemy podziemie, to z automatu dostajemy właśnie ten pakiet podziemia pierwszy. No chodzi tutaj o te pakiety, które tam są z czasem powiedzmy odblokowywane poprzez spełnienie właśnie jakichś wymogów. No więc tak to wygląda. No i mamy jeszcze bonusowe grzybki, 3000 na legendarne lochy i 1000 na elevatory. Czyli jak dobrze rozumiem, no to po prostu co legendarny loch dostaniemy 3000 tak w ramach powiedzmy bonusu. No i właśnie co elevator dostaniemy 1000 w ramach również bonusu. Zmiany zostaną wprowadzone natychmiast na nowych postaciach, na nowych serwerach i będą wprowadzane stopniowo w przypadku istniejących postaci. Czyli właśnie na EU10 będzie to już, no już to wejdzie w życie po prostu. Doceniamy Waszą pasję i zaangażowanie, które wkładacie w Shakes & Fidget. Zmiany te stanowią krok w kierunku uczynienia gry bardziej sprawiedliwą i ekscytującą dla wszystkich. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, zawsze możecie się z nami skontaktować. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. No i tyle. I tak naprawdę tyle mówię. Ja osobiście jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Głównie właśnie dzięki temu, że mogę Wam w końcu oficjalnie powiedzieć, jak to wygląda, że już będziecie oficjalnie wiedzieć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że tych pytań będzie o wiele mniej, więc no dla mnie jest to zmiana jak najbardziej na plus i fajnie, że oficjalnie o tym powiedzieli. Fajnie, że powiedzieli, że jest jakieś wsparcie, bo faktycznie co niektórzy tam widzowie, co niektóre osoby nie wiedziały, czy my w ogóle coś dostajemy, czy nie dostajemy, jak to wygląda, jak wygląda po prostu powiedzmy bycie takim partnerem Shakes & Fidget, no i już mamy tutaj konkretne liczby, więc o to też pytań nie będzie. Także mówię, ja jestem zadowolony, fajnie, że to ogłosili, fajnie, że coś takiego wprowadzają. Ja, tak jak mówię, no jak dla mnie jak najbardziej na plus, po prostu dla mnie jak najbardziej na plus. Natomiast tak jak wspomniałem, partnerów moim zdaniem robi się zbyt wielu. Tak naprawdę uważam, że te wymagania są za małe, żeby zostać partnerem Shakes & Fidget, że tak naprawdę osoby, które mają średnią widzów 10 na streamie, mają tam, nie wiem, po 50 wyświetleń na filmie. Oczywiście wiadomo, tutaj też ktoś powie, że no ale to nie jest żaden wyznacznik, że ktoś może mieć 50 wyświetleń na filmie, a być bardzo...
robić bardzo dobre filmy, bardzo merytoryczne, a na przykład nie móc się przebić. I okej, faktycznie może tak być, ale jednak no, uważam, że dobre treści same się obronią i po prostu prędzej czy później taka osoba, która robi te treści na fajnym poziomie, na wysokim, regularnie wkłada w nie dużo pracy, po prostu zdobędzie większą liczbę widzów, większą liczbę wyświetleń i prędzej czy później zasłuży na to, żeby dostać właśnie tego partnera Shakes and Fidget. W tym momencie jest to rozdawane dość, uważam, chaotycznie. Jest to oczywiście moje zdanie, zresztą ja o tym też tam dyskutowałem z twórcami. Moim zdaniem jest to rozdawane dość chaotycznie. Osoby, które naprawdę no, nie mają pochlebnej opinii w tym community, również dostają takiego partnera, co dla mnie jest dość mocno niepotrzebne. No i po prostu większa jakaś weryfikacja powinna być, większe jakieś sprawdzanie tych ludzi, zanim zostaną partnerami. No i przede wszystkim zwiększenie wymogów, bo no, ja też powiedzmy, no nie jest to sprawiedliwe, nie? Są takie osoby, które są takimi, no nazwijmy to kolumnami, nie wiem, brakuje mi teraz słowa, filarami, o, dokładnie, filarami tego community, tej gry. Jest to na przykład, nie wiem, Sombase Węgier, który bardzo dużo pracy wkłada, żeby robić fajne streamy, żeby tą gierkę jak najlepiej promować i tak dalej. Jest powiedzmy Dorzer z Niemiec, który również codziennie wrzuca film na YouTube'a z Shakesa, no generalnie też od groma pracy wkłada. No i to są osoby, które nie dość, że wkładają dużo pracy w to, co robią, to jeszcze za nimi idą liczby, bo po prostu te liczby robią dobre, duże. No i wiecie, zestawienie takich osób, tu też mówię o sobie, nie będę ukrywał, ja ostatnimi czasy się bardziej skupiłem na Twitchu, aniżeli na YouTubie, to też, no, tak jest po prostu. Natomiast no, na Twitchu też bardzo dużo streamów, bardzo dużo godzin przestreamowanych, dużo osób siedzi na tych streamach na Twitchu, więc no akurat jeżeli o to chodzi, to tam się bardzo dobrze czuję i widzom też się podoba, bo idą za tym liczby po prostu, jak to wszystko wygląda, jak to jest prowadzone. No ale w każdym razie no też bardzo dużo czasu na tym Twitchu spędzam. Oczywiście YouTube'a też staram się nie pozostawiać tego, bo też regularnie staram się wrzucać właśnie jakieś filmy. No ale właśnie, no zestawienie takich osób, które naprawdę powiedzmy pomagają tej grze i faktycznie robią coś dla tej gry, z osobami, które tak naprawdę no nie zachęcą swoją osobą żadnych graczy do, nie wiem, powrotu do gry, do zaczęcia grania w tą grę, czy coś, też zostają partnerami, to jest moim zdaniem niepotrzebne i to też wkurza zwykłych graczy, bo no mówię, tych partnerów się robi bardzo dużo, potem tych partnerów bardzo dużo jest w topkach serwerów, no i gracze zaczynają to zauważać, gracze oczywiście nie są głupi, no i zaczynają się, no powiedzmy, buntować, narzekać, jak zwał, tak zwał. No i tyle, i tak naprawdę chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to piszcie w komentarzu. Ja oczywiście chętnie odpowiem na wszystko, na co mogę odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś opinie na ten temat, na to jak wyglądają te grzybki, jak wyglądają ilości i generalnie jak to wygląda, to również oczywiście możecie pisać w komentarzu, chętnie sobie poczytam, odpowiem, jestem ciekaw waszej opinii. No i co, ktoś powie, że od poziomu 2 do 300, 500 grzybów dziennie to jest dużo. Powiem wam tak, szczerze, na start serwera, na pierwsze tygodnie serwera, uwierzcie mi, że to jest mało. Uwierzcie mi, że jeżeli ktoś bazuje na, w sensie no śmiesznie to brzmi, na przykład dla osób, które grają free to play albo eko, natomiast jak ktoś bazuje właśnie tylko na tych grzybach, nie, powiedzmy, nie kupuje na własną rękę grzybków, to nie jest to wcale tak dużo, żeby wam zrobić fajne odcinki, żeby na każdym odcinku coś poklikać, jakieś lochy, pokazać wam, jak dobrze zacząć, jak tą rozgrywkę poprowadzić, jeżeli już chcecie władować jakieś pieniążki w tą gierkę, no to jednak jest to dość mało i tutaj uwierzcie mi na słowo, to wcale nie jest tak duże, jak wam się może wydawać. Plus 300 level wbija się obecnie bardzo, bardzo szybko, więc bardzo szybko te grzybki zostaną zmniejszone właśnie do tych 250, które mamy w tym drugim, nazwijmy to, podpunkcie. No, ale czekam na wasze opinie, czekam na wasze pytania. Dawajcie znać, co wy na ten temat sądzicie, chętnie sobie poczytam. I tyle, tak naprawdę mamy to już oficjalnie powiedziane, mamy to transparentnie, no, zakomunikowane, nazwijmy to. I wszystko jest ok, wszystko jest moim zdaniem ok. Ja się cieszę. A i w ogóle jeszcze jedno pytanko do was. Skoro mamy to już wszystko oficjalnie powiedziane, to dajcie znać, czy chcielibyście, abym nadal zakrywał grzybki na swoich filmach i streamach, czy żebym te grzybki odkrywał. Bo no teraz już zawsze mogę się, jak ktoś będzie pytał, czy coś, zawsze mogę odesłać do tego filmu. Jak będzie pytanie, skąd masz tyle grzybów, czy dostajesz jakieś grzyby jako partner, czy to, czy tamto, to zawsze mogę do tego filmu odesłać. Więc myślę, że może dobrym pomysłem byłoby odkrycie grzybów. Też możecie dać znać w komentarzu,
garażu, czy zostawić zakryte, czy jednak zrobić je odkryte. To jest jakby już, no powiedzmy, ja te grzyby nie zakrywałem dlatego, że musiałem, tylko po prostu dlatego, że chciałem, więc no to już jest wasza decyzja, ja się dostosuję. Tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, subskrybujcie oczywiście dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę możecie zostawić, piszcie te komentarze, opinie, pytania, jeżeli jakieś macie, chętnie wam odpowiem. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie raz jeszcze, trzymajcie się i cześć!